Witam w Lubenii, gdzie 9 września odbędzie się wyścig rowerowy Dakar Toyota MTB Lubenia. Zawody dla dzieci, dwie zróżnicowane trasy dla dorosłych po górzystych terenach gminy Lubenia. Tymczasem zapraszam na przejazd po jednej z nich, Hilux Race. Na pierwszym kilometrze mamy stromy asfaltowy podjazd. Blisko 100 metrów przewyższenia. Mocna selekcja przed wjazdem w teren. Jesteśmy na 10 kilometrze trasy. To znane lokalnym kolarzom miejsce kapliczki i źródełka, gdzie można zaczerpnąć świeżej wody, odpocząć w leśnej scenerii, natomiast kolarze podczas wyścigu będą mieli do pokonania kilka ciekawych podjazdów i stromych zjazdów. Osiemnasty kilometr i pierwszy bufet na trasie. Można chwilkę odpocząć, by ponownie ruszyć w techniczne single. Jesteśmy na 22 kilometrze, gdzie znajduje się jeden z bardziej stromych zjazdów na trasie. Podczas swobodnej jazdy ciężki do zjechania, natomiast podczas zawodów towarzyszą dodatkowe emocje, które pozwalają przełamać swoje słabości. Dojeżdżamy na 26 kilometr, czyli miejsce drugiego bufetu. Po prawej stronie rozciąga się piękny widok na las w Sołonce, gdzie znajdują się ostatnie kilometry naszej trasy. Wisienka na torcie. Kilometry i ponad 1000 metrów przewyższeń. Intensywny wyścig pełen stromych podjazdów i technicznych zjazdów. Mało miejsca na odpoczynek, ale na to przyjdzie czas na mecie.